W tym vlogu udzielę kilku szachowych porad. Pierwsza i najważniejsza: król musi mieć swobodę. Jak król nie ma swobody, to dzieje się to, co na filmiku, który zamieściłem rok temu, jak zrobić mata w siedmiu ruchach. Druga porada: trzeba ustalić sobie hierarchię. Na przykład, jak ja chcę wykonać pewien zabieg, to dla mnie najważniejszy będzie koń. Pod żadnym pozorem nie mogę pozwolić sobie na to, żeby przeciwnik go zbił. Bo wtedy nie uda się to, co zaplanowałem. Trzecia porada brzmi: powstrzymanie się odbicia to czasami najlepsze rozwiązanie. Tutaj mamy sytuację, kiedy mogę królową zbić gońca. Ale jeśli planuję jakąś zasadzkę, czy coś innego, no to mogę powstrzymać się odbicia. Żeby to mi nie zaburzyło. Także bicie mogłoby mi zaburzyć moje plany. Trzecia porada jest od mojego taty. I brzmi ona. Tak. Jak chcesz zaatakować, nigdy te, nie, nie rób tego w pojedynkę. Tutaj mamy sytuację kiedy królowa. Robi szacha. Trzymasz yy, króla w szachu. No, a król może ją z łatwością zbić. Tutaj mamy podobną sytuację, tylko tym razem jest to mat. Jest królowa i za nią jest wieża. Więc król nie może dokonać bicia. Ostatnia porada, jakiej chcę udzielić, to składanie przeciwnikowi ofert. Tutaj mamy sytuację, kiedy goniec może zbić konia, ale wtedy sam zostanie zbity przez wieżę. Teraz pytanie, czy czarne zdecydują się na ten ruch? Myślę, że te porady są przydatne dla każdego szachisty. Oceńcie je w komentarzach.